Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 Zans Minimap, ale taką wersję, która współgra z Forge'em. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Zans Minimap, tu jest napisane Foxel Map, bo on zmienia nazwę, z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft lub według 6 kategorii lub alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl. A teraz pobierzemy sobie plik i z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na tę stronę, nie wiem dlaczego mi tu zjechało tak strasznie na dół, po wejściu na tę stronę, no ona tak wygląda właśnie na początku, zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy i tutaj mamy na żółtym tle Forge Version. To sobie klikamy i stąd pobieramy wersję, która współpracuje z Forge'em. Tu, w tym miejscu. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie Forge'a na wersję 1.7.2 zainstalowanego, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium, to najpierw sobie zainstalujcie Launcher. Pomoże Wam w tym filmik Pomocne Tuty 176. I wtedy jak sobie zainstalujecie Launcher, to wrócicie do filmiku 189 i zainstalujcie sobie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, uwaga, w tym filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968. Ale wy pobierzcie sobie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten filmik, to najlepiej, jeżeli jest już rekomendowana, to pobierzcie sobie wersję rekomendowaną. Dzisiaj, jak nagrywam ten filmik tutaj z Zans Minimap, wersja najnowsza jest 1005, a rekomendowana jeszcze nie ma, także ja pobiorę teraz najnowszą wersję 1005 do zainstalowania Zans Minimap. Ale w tym filmiku 189 instalowałam właśnie taki. Także przypominam, pobierajcie wersję najnowszą albo jak jest rekomendowaną. No jak już mamy pobrane i zainstalowane Forge i zainstalowany Forge, to ostatnie co robimy przed instalacją Zans Minimap, to wchodzimy do folderu appdata przez roaming, wynajdujemy nasz folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego Forge'a. Ja tu mam jeszcze chyba Optifine i coś tam jeszcze mam. I ten folder sobie kopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja Zans Minimap. Albo coś by źle działało. Także pamiętajcie o tym, żeby kopiować sobie zawsze przed każdą zmianą. Kopiujcie sobie ten folder albo chociaż z tego folderu save'y, żebyście mieli swoje światy, do których możecie wrócić. Bo w folderze save są wasze światy. Ok, dobra. Co robimy? Instalujemy Zans Minimap. Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods. O, ja tutaj mam Dynamic Lights, More Nature, Optifine, Too Many Items. I wrzucamy ten plik do folderu mods. Koniec instalacji. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta. I uwaga, uwaga, gra się skraszuje. Pierwsze uruchomienie to jest... dobra, jeszcze powiem tak. Mam tutaj Forge'a 1005. Forge'a 1005, wciskam play i czekamy, aż się otworzy. To jest pierwsza wersja tego pliku, więc myślę, że coś tam jeszcze nie gra do końca wszystko razem z tym Forge'em, który też jest cały czas jeszcze niestabilny, nie ma rekomendowanej wersji. Zatem nie zdziwcie się, jak się wam skraszuje po prostu gra. Ale to się nie należy tym przejmować, tylko wcisnąć jeszcze raz i wtedy już pasuje wszystko. Także widzicie, Optifine, Forge, Dynamic Lights,
More Nature i jest Voxel Map, czyli Zans Minimap. Gotowe i wchodzimy w tryb jednoosobowy, w wybrany świat, gramy w wybranym świecie i na próbach mi się kreszowało, więc myślę, że teraz też chociaż... O, nie udało się, tym razem się nie skreszowało, ale gdyby się skreszowało, to spokojnie po prostu zamykamy, otwieramy na nowo i już wszystko gra. Ok, czyli mamy, jak widzicie, zainstalowaną minimapę. Z przybliżenie, oddalanie, M opcje, X tryb mapy pełnoekranowej, B szybkie dodawanie waypointów, Z ukryj ten komunikat. Klikam Z i B szybkie dodawanie waypointów. Domek. Ok, mamy tutaj waypoint. Proszę, jest tutaj, teraz mogę iść, się przejść i w końcu nie zginę, bo na razie to nie odchodziłam stąd, bo się bałam, że nie wrócę. No dobrze. No i to w zasadzie wszystko. Jak naciśniemy na M, to mamy tutaj... o, możemy sobie zrobić kwadratową mapę. No i tak, różne inne są tutaj opcje, także na pewno jak graliście już na Zans Minimap, to wiecie, co macie robić. Powrót do gry. Wszystko pasuje. Tu menu items działa. Optifine. Nie ma chmurek. Nie ma nieba. Przybliża. Czyli działa. Co tutaj jeszcze mamy? More Natures. Były robal. O, jest robal, więc działa. No i Dynamic Lights. Dobra, możemy sobie zrobić noc. Rzucić świeczkę. I jak widzicie, rozświetla, zatem też działa. Czyli wszystko działa. Mówię, w razie gdyby się crashowała gra, to po prostu włączcie i wyłączcie. Wyłączcie i włączcie. Zupełnie jak w tej jakiejś tam reklamie. Proszę włączyć i wyłączyć komputer. Robaku. Robak. No dobra, to w takim razie ja kończę. A wy oczywiście macie za zadanie pisanie komentarzy. I w komentarzach piszcie, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Odwiedzajcie też moją stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pa, pa.